W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dixit ita quei Pilatus, ergo rex est tu? Respondit Jesus, tu dicis, quia rex sum ego. Rzekł mu tedy Piłat, toś ty jest król? Odpowiedział Jezus, ty mówisz, że ja jestem królem. Mówi Jezus Chrystus, data est mihi omnis potestas in celo et in terra. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Pisze święty Paweł, apostoł narodów, o Chrystusie. Oportet autem illum regnare, donec ponat omnes inimicos sub pedibus eius. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy jego. Jezus Chrystus jest królem. Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Jezus Chrystus jest wcielonym Synem Bożym, drugą osobą Trójcy Świętej. Na Jego barkach spoczęła władza. Władza świecka nie jest Bogiem. Przypisywanie władzy świeckiej prerogatyw boskich jest uzurpacją. Przypisywanie władzy świeckiej prerogatyw boskich jest grzechem. Przypisywanie władzy świeckiej prerogatyw boskich jest detronizacją Chrystusa. Oni go zdetronizowali. Święty Ambroży, wiek IV. Święty Ambroży, biskup Mediolanu, był jednym z gorliwych obrońców powszechnego panowania Jezusa Chrystusa, Króla, którzy mieli odwagę sprzeciwić się wszechwładnym imperatorom, stawiając im przed oczy prawdę, iż to Chrystus w osobie swego namiestnika, następcy świętego Piotra, sprawuje na świecie najwyższą duchową władzę, której winna podporządkować się wszelka zwierzchność. W świecie chrześcijańskim szybko rozniosła się wieść o tym, jak to biskup Mediolanu, święty Ambroży, publicznie upokorzył cesarza Teodozjusza II. W roku 388 w Tesalonice wybuchły zamieszki. Cesarz nakazał krwawą rozprawę z ludnością cywilną dla ukarania miasta. Ambroży uznał ten czyn za niesprawiedliwy i grzeszny. Więc kiedy cesarz przybył do Mediolanu i chciał wziąć udział we mszy świętej, hierarcha osobiście zagrodził mu wejście do świątyni i zabronił mu udziału w najświętszej ofierze, zanim władca nie odbędzie pokuty. Tłumaczył wówczas, iż nie dozwala mu wstępu, aby usta, które jednym słowem przelały krew tych niewinnych, nie przyjmowały krwi Chrystusowej, pomnażając swój grzech. W innych okolicznościach święty Ambroży wypowiedział słynne i programowe dla społecznej nauki Kościoła słowa, iż cesarz jest w Kościele, a nie ponad Kościołem. W jednym z listów pouczał cesarza tymi słowami:
Wszyscy ludzie zamieszkujący obszary podległe prawu rzymskiemu służą wam, cesarzom, którzy jesteście panami ziemi. Wy zaś macie służyć Bogu Wszechmogącemu i Najświętszej Wierze. Nie ma bowiem innej drogi wiodącej do pomyślności państwa, jak ta, żeby każdy wielbił w prawdzie jedynego prawdziwego Boga, to znaczy Boga chrześcijan, który wszystkim rządzi. Canossa. Papież Grzegorz VII, święty papież. Wiek XI. Król Niemiec i Lombardii Henryk IV zlekceważył papieski dekret o inwestyturze, uzurpując sobie prawo obsadzania biskupstw, co też faktycznie czynił. Papież ogłosił ekskomunikę na Henryka IV, co pociągało za sobą niezdolność prawną do pełnienia urzędu publicznego. Pod Canossą doszło do spotkania papieża z królem, który kilka dni czekał przed bramą wjazdową jako pokutnik, zanim papież udzielił mu absolucji. Poznań, ulica Wroniecka 9, dom zakonny Salezjanów, wiek XXI. 19 października roku pańskiego 2020. 36. rocznica porwania księdza Jerzego Popiełuszki. Grupa policjantów wywleka sprzed ołtarza i zakuwa w kajdanki odmawiającego z wiernymi różaniec ubranego w szaty liturgiczne księdza Michała Woźnickiego oraz ministranta. Znieważenie Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Znieważenie trwającego nabożeństwa. Znieważenie miejsca modlitwy. Znieważenie kapłana. Uzurpacja czynników świeckich wobec kultu katolickiego. Uzurpacja czynników świeckich wobec osoby duchownej. Pisze apostoł narodów: nie błądźcie, Bóg nie pozwoli naśmiewać się z siebie. Władza świecka nie jest Bogiem. Przypisywanie władzy świeckiej prerogatyw boskich jest uzurpacją. Przypisywanie władzy świeckiej prerogatyw boskich jest grzechem. Przypisywanie władzy świeckiej prerogatyw boskich jest detronizacją Chrystusa. Oni go zdetronizowali. Pius XI, papież. Podpisana 11 grudnia 1925 roku encyklika Quas Primas o królewskiej godności Chrystusa. Papież wykłada w niej katolicką doktrynę o Chrystusie Królu, o Chrystusowym Królowaniu i o Chrystusowym Królestwie i ustanawia święto Chrystusa Króla. Pisze Ojciec Święty: przeto powagą naszą apostolską ustanawiamy święto Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla, które ma być obchodzone na całym świecie corocznie w ostatnią niedzielę miesiąca października,
to jest w niedzielę poprzedzającą uroczystość Wszystkich Świętych. Polecamy również, aby w tym dniu corocznie odnawiano poświęcenie całego rodu ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które poprzednik nasz, świętej pamięci Pius X, nakazał powtarzać każdego roku. A do obchodzenia tego święta wydała się najodpowiedniejsza spośród innych ostatnia niedziela października, która prawie zamyka okres roku kościelnego. W ten sposób rozpamiętywanie w ciągu roku tajemnic życia Jezusa Chrystusa zakończy się niejako i pomnoży świętem Chrystusa Króla. I zanim obchodzić będziemy chwałę Wszystkich Świętych, wysławiać i głosić będziemy chwałę Tego, który triumfuje we Wszystkich Świętych i Wybranych. Niech dzisiaj przemówi do nas Ojciec Święty Pius XI słowami encykliki Quas Primas. A przywołamy dzisiaj dłuższe fragmenty, które dotyczą władzy świeckiej i jej powinności i podległości wobec Chrystusa Króla i Chrystusowego Królestwa. Ten aspekt przywoływać i podkreślać należy, tym bardziej, że czas jest trudny. Okoliczności gęstnieją, globalistyczne moce uaktywniają coraz nachalniej swoje działania. Ma miejsce powszechna tresura całych społeczeństw. Ujawnia coraz wyraźniej swoje zarysy władza świecka jako moloch uzurpujący sobie prawo detalicznego sterowania całymi społeczeństwami. Ujawnia coraz wyraźniej swoje zarysy władza świecka jako moloch uzurpujący sobie prawo detalicznego sterowania duszą i ciałem poszczególnego człowieka. Ujawnia coraz wyraźniej swoje zarysy władza świecka jako moloch uzurpujący sobie prawo dominacji nad sferą religii, wiary i kultu. Nurty antyboże, nurty antykatolickie, nurty mające korzenie demoniczne. Nie ma na nie zgody. Naucza papież Pius XI w encyklice Quas Primas. Nawałnica zła nie tylko dlatego nawiedziła świat, ponieważ bardzo wielu ludzi usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo z własnych obyczajów i życia prywatnego, rodzinnego i publicznego, lecz także i w przyszłości nie zajaśnieje pewna nadzieja stałego pokoju między narodami, dopóki tak jednostki jak państwa stronić będą i zaprzeczać panowaniu Zbawcy naszego. Aby zaś teraz określić pokrótce moc i istotę tego panowania, wystarczy wspomnieć, że obejmuje ono trojaką władzę, bez której nie można pojąć panowania. Dowodzą tego aż nadto świadectwa zaczerpnięte i podane z Pisma Świętego o powszechnym panowaniu naszego Odkupiciela. I należy wierzyć jako w dogmat, iż Jezus Chrystus dany jest ludziom jako Odkupiciel, aby weń wierzyli, a równocześnie jako prawodawca
aby go słuchali. Ewangelie zaś opowiadają o nim nie tyle, że ustanowił prawa, ile przedstawiają go jako ustanawiającego prawo. Którzykolwiek zaś zachowują jego przykazania, o tych mówi boski mistrz w różnych okolicznościach i w różnych wyrażeniach, iż dadzą oni dowód swej ku niemu miłości i w tej miłości wytrwają. O władzy zaś sędziowskiej, którą otrzymał od Ojca, sam oznajmił Żydom, kiedy ci oskarżali go o naruszenie spoczynku szabatu przez cudowne uzdrowienie człowieka chorego. Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszystek sąd oddał Synowi. W tym zaś, jako rzecz nieodłączną od sądu, zawiera się także i to, by jako sędzia miał prawo nagradzać i karać ludzi jeszcze za ich życia. Chrystusowi ponadto należy przyznać władzę zwaną wykonawczą, ponieważ wszyscy powinni słuchać Jego rozkazów i to pod groźbą kar, jakich uparci nie mogą ujść. Błądziłby zresztą bardzo ten, kto by odmawiał Chrystusowi, człowiekowi, władzy nad jakimikolwiek sprawami doczesnymi, kiedy on od Ojca otrzymał nieograniczone prawo nad stworzeniem, tak iż wszystko poddane jest Jego woli. I nie ma tu żadnej różnicy między jednostkami, rodzinami czy państwami, ponieważ ludzie złączeni w społeczeństwie niemniej podlegają władzy Chrystusa jak jednostki. Zaiste On jest źródłem zbawienia dla pojedynczych ludzi, jak i dla ogółu. I nie masz w żadnym innym zbawienia, albowiem nie jest pod niebem inne imię dane ludziom, w którym mielibyśmy być zbawieni. On sam jest sprawcą pomyślności i prawdziwej szczęśliwości, tak dla pojedynczych obywateli, jak dla państwa. Nie skądinąd bowiem szczęście dla państwa, a skądinąd dla człowieka, ponieważ państwo to nic innego jak zgodny zespół ludzi. Niechże więc rządcy państw nie wzbraniają się sami i wraz ze swoim narodem oddać Królestwu Chrystusowemu publicznych oznak czci i posłuszeństwa, jeżeli pragną zachować nienaruszoną swą powagę i przyczynić się do pomnożenia pomyślności swej ojczyzny. Wszak to, co na początku naszego pontyfikatu pisaliśmy o wielkim zmniejszeniu się powagi prawa i poszanowania władzy, to jeszcze bardziej stosuje się do obecnej chwili, ponieważ usunięto Boga i Jezusa Chrystusa, tak się żaliliśmy, z dziedziny praw i spraw państwowych, ponieważ nie od Boga już, ale od ludzi wywodzono początek władzy, dlatego stało się, że zburzono fundamenty pod tą władzą, ponieważ usunięto główną przyczynę, dlaczego jedni mają prawo rozkazywać, a drudzy obowiązek słuchać. Dlatego społeczność ludzka musiała doznać wstrząśnięcia, bo nie ma już żadnej trwałej i silnej podstawy. Przeto, gdyby kiedy ludzie
uznali tak w życiu prywatnym, jak i publicznym królewską władzę Chrystusa, wówczas musiałyby przeniknąć wszystkie warstwy społeczne niewypowiedziane dobrodziejstwa. Jak sprawiedliwa wolność, jak ład i uspokojenie, zgoda i pokój. Albowiem jak królewska godność Pana naszego ludzką powagę książąt i władców przyobleka pewnym urokiem religijnym, tak też uszlachetnia obowiązki i posłuszeństwo obywateli. Jeżeli panujący i prawowici przełożeni będą przekonani, że wykonują władzę nie tyle na mocy prawa własnego, ile z rozkazu i w zastępstwie boskiego króla, to niezawodnie, święcie i mądrze używać będą swej władzy i będą mieć na względzie dobro publiczne i godność ludzką poddanych, skoro wydawać będą prawa i domagać się ich wypełnienia. Wtedy zaiste po usunięciu wszelkiej przyczyny zamieszek zakwitnie spokój i ład, chociaż bowiem obywatel patrzeć będzie na władców i innych rządców państw jako na ludzi podobnych do siebie lub nawet z jakiejś przyczyny niegodnych i zasługujących na naganę, to jednak nie odrzuci ich rozkazów, skoro w nich będzie widział obraz i powagę Chrystusa, Boga i człowieka. Co się zaś tyczy dobrodziejstw, zgody i pokoju, jest to pewną rzeczą, że im szerszym jest królestwo i obejmuje cały ród ludzki, tym więcej ludzie stają się świadomi tej łączności, która ich wzajem jednoczy. Ta zaś świadomość z jednej strony usuwa i rozprasza często zatargi, z drugiej strony zaś zmniejsza i osładza gorycze tychże. O, jakiejże szczęśliwości zażywalibyśmy, gdyby tak jednostki, jak rodziny i państwa, pozwoliłyby Chrystus nimi kierował. Wtedy dopiero, że użyjemy słów, jakie przed 25 laty wypowiedział do wszystkich biskupów poprzednik nasz Leon XIII, będzie można uleczyć tyle ran. Wtedy wszelkie prawo odzyska swą dawną powagę, powróci pokój, wypadną z rąk miecze i broń, kiedy wszyscy chętnie przyjmą panowanie Chrystusa i będą Jemu posłuszni, kiedy wszelki język wyznawał będzie, iż Pan nasz Jezus Chrystus jest w chwale Boga Ojca. Jeżeli więc teraz nakazaliśmy, aby cały katolicki świat czcił Chrystusa jako Króla, to przez to chcemy zaradzić potrzebom dzisiejszych czasów i podać szczególne lekarstwo na zarazę, jaka nawiedziła społeczeństwo ludzkie. A tą zarazą jest tak zwany laicyzm, czyli zeświadczenie jego błędy i niecne dążenia. A zbrodnia ta, jak wam wiadomo, czcigodni bracia, nie naraz dojrzała, lecz od dawna już kryła się wśród państw. Zaczęto bowiem od zaprzeczenia panowania Chrystusa nad wszystkimi narodami. Odmówiono Kościołowi władzy nauczania ludzi, ustanawiania praw, rządzenia narodami, którą tą władzę otrzymał Kościół od samego Chrystusa, by ludzi prowadzić do szczęśliwości wiekuistej.
Zaczęto tedy powoli zrównywać religię Chrystusową z innymi fałszywymi i stawiać się niegodziwie wprost w tym samym rzędzie, a następnie poddano ją władzy świeckiej i wydano ją prawie na samowolę panujących i rządów. Dalej jeszcze poszli ci, którzy sądzili, że należy zastąpić religię boską jakąś religią naturalną, naturalnym jakimś poruszeniem duszy. Nie brakło też państw, które uważały, że mogą obejść się bez Boga i że ich religia to bezbożność i lekceważenie Boga. Jakże gorzkie wydało owoce tak częste i długotrwałe odstępstwo od Chrystusa, tak jednostek, jak i państw. Na to skarżyliśmy się w encyklice Ubi Arcano, a dziś znów nad tym bolejemy. A są to nasienia niezgody wszędzie porozsiewane, żagwie zawiści i nieprzyjaźni rozniecone wśród narodów, co tak bardzo opóźnia pojednanie ludów. Niepowściągliwa chciwość, która nierzadko ukrywa się pod płaszczykiem dobra publicznego i miłości ojczyzny, z których powstaje rozdwojenie wśród obywateli i ów ślepy i niepohamowany egoizm, który na nic innego nie zważa, jak tylko na prywatne korzyści i wygody, i tą miarą wszystko mierzy. Dalszy owoc to zburzony zupełnie spokój domowy, bo zapomniano o obowiązkach i zlekceważono je. Łączność i trwałość rodziny zachwiana, wreszcie całe społeczeństwa wstrząśnięte i ku zgubie idące. Stąd wielką żywimy nadzieję, że święto Chrystusa Króla, odtąd corocznie obchodzone, rychło sprowadzi z powrotem społeczeństwo do najukochańszego Zbawcy. Oczywiście byłoby to rzeczą katolików przygotować i przyspieszyć pracą swą i działalnością ten powrót. Jednakowoż wielu z nich, zda się, ani nie zajmują w życiu społecznym stanowiska, ani nie mają tej powagi, co przystoi tym, którzy niosą pochodniem prawdy. Może to niekorzystne położenie należy przypisać opieszałości lub bojaźliwości dobrych, którzy wstrzymują się od walki lub zbyt miękko się sprzeciwiają, skutkiem czego wrogowie Kościoła nabierają większej zuchwałości i odwagi. Atoli, gdyby wszyscy wierni zrozumieli, że mają obowiązek pod sztandarami Chrystusa Króla odważnie i wciąż walczyć, wtedy by z apostolską gorliwością starali się pojednać z Bogiem zabłąkanych i nieoświeconych i aby prawa Boże były nienaruszone. Zaiste, kiedy będziemy oddawać cześć Królowaniu Pańskiemu, powinniśmy przypomnieć to ludziom, że Kościół jako społeczność doskonała, ustanowiona przez Chrystusa, domaga się i to sprawa przyrodzonego, którego zrzec się nie może, pełnej wolności i niezależności od władzy świeckiej i że w wykonywaniu powierzonego sobie od Boga urzędu nauczania, rządzenia
i prowadzenia do wiecznego szczęścia tych wszystkich, którzy należą do Królestwa Chrystusa, Kościół nie może zależeć od czyjejś woli. Zarazem tę samą wolność winno państwo zostawić zakonom i zgromadzeniom męskim i żeńskim, które są bardzo dzielnymi pomocnikami pasterzy Kościoła i jak najbardziej przyczyniają się do rozszerzenia i utrwalenia Królestwa Chrystusowego. Już to zwalczając świętymi ślubami zakonnymi potrójną pożądliwość świata, już to przez dążenie do doskonalszego życia sprawiają, iż świętość owa, która według woli boskiego założyciela ma zdobić i czynić znanym Kościół wiecznie i wciąż, coraz to wspanialszym blaskiem promienieje i jaśnieje przed oczami wszystkich. Doroczne zaś obchodzenie tego święta napomni także państwa, że tak jednostki, jak i władze, i rządzący mają obowiązek czcić publicznie Chrystusa i Jego słuchać. Przywiedzie im bowiem na myśl ów sąd ostateczny, na którym Chrystus, nie tylko usunięty z życia publicznego, lecz także przez wzgardę zlekceważony i zapoznany, bardzo surowo pomści tak wielkie zniewagi, ponieważ godność Jego królewska tego się domaga, aby wszystkie państwa tak w wydawaniu praw i w wymierzaniu sprawiedliwości, jak też w wychowaniu młodzieży, w zdrowej nauce i czystości obyczajów zastosowały się do przykazań Bożych i zasad chrześcijańskich. Oby się to stało, czcigodni bracia, iżby także i ci, którzy są poza Kościołem, zapragnęli słodkiego jarzma Chrystusowego i przyjęli je dla swego zbawienia. A my wszyscy, którzy z miłosierdzia opatrzności Bożej jesteśmy w Kościele, abyśmy nie ociężale, lecz gorliwie, z miłością i święcie nosili to jarzmo, dostosowawszy zaś życie nasze do praw Królestwa Bożego, abyśmy się radowali obfitością zbawiennych owoców i uznani przez Chrystusa jako dobrzy i wierni słudzy, stali się uczestnikami wiecznej wraz z Nim szczęśliwości i chwały w Królestwie Jego niebieskim. Oto słowa katolickiego papieża Piusa XI z katolickiej encykliki Quas Primas. Czytajmy tę encyklikę. Czytajmy z uwagą. Czytajmy powielekroć. Dixit ita quae Pilatus, ergo rex est tu? Respondit Jesus, tu dicis quia rex sum ego. Rzekł mu tedy Piłat, toś ty jest król? Odpowiedział Jezus, ty mówisz, że ja jestem królem. Mówi Jezus Chrystus, data jest michi omnis potestas in celo et in terra. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Pisze święty Paweł, apostoł narodów, o Chrystusie. Oportet autem illum regnare, donec ponad omnes inimicos
supedibus eius. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy jego. Laus tibi Christe, rex eterne glorie. Chwała Tobie, Chryste, Królu wiecznej chwały. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.